Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie. Okej. Moi drodzy, nie powiem wam od razu, czym będziemy się zajmować, ponieważ liczę na to, że jak zapiszę temat lekcji, to sami mi powiecie, co będziecie dzisiaj robić, jaka myśl przewodnia będzie nam towarzyszyć. Dobrze? A temat lekcji jest taki, i to już też możecie zapisać. Temat w formie pytania i też pytania kluczowego. Kiedy łza jest sucha? A myśli poruszają się bezszelestnie. No dobrze, słuchajcie, to jak patrzycie na ten temat, co wy tu widzicie, jak myślicie, czym możemy się zajmować? Sucha łza to oksymoron. Jeszcze raz? Sucha łza to oksymoron. Okej, sucha łza to oksymoron. Pati? Oksymoron to jest środek stylistyczny, czyli będziemy zajmować się pewnie środkami stylistycznymi. Bingo. Dobrze, będziecie zajmować się środkami stylistycznymi. Słuchajcie, to jak sformułujemy ten cel, bo to nie jest nowość dla nas, prawda? Jak możemy sformułować będę nasz cel? Zajmować się środkami stylistycznymi. No a konkretnie, bo my przypomnę... Spokojnie. Propozycje zbieramy. Justyna. Przypomnę sobie środki stylistyczne. Przypomnę sobie. To samo. Patti? No miałam to samo. To samo? Okej. Niech będzie. Przypomnę sobie środki stylistyczne. Dobra. Może przypomnę sobie wiedzę o środkach stylistycznych. Zgadzacie się? Okej, no to słuchajcie, co my możemy zrobić, żeby przypomnieć sobie tę wiedzę, żeby osiągnąć ten cel lekcji? Ewelinka. Środki stylistyczne. Pewnie możemy rozpoznać. Jakie macie jeszcze? Na razie zbieram od was propozycje i zapiszemy zaraz. Patti. Może będzie trzeba przypomnieć sobie, do czego służyły środki stylistyczne. Jasne, dobra. Jakie macie jeszcze pomysły? A od czego powinniśmy? No, Justynka. Może ułożymy jakiś tekst z nimi? Okej, może ułożycie tekst z nimi. A od czego byśmy zaczęli, słuchajcie? Od przypomnienia sobie. Od przypomnienia, czyli może od... Powtórzenia albo utrwalenia. Tak, w celu utrwalenia wymienienia. Świetnie, słuchajcie, no to zróbmy tak. Pierwszy punkt, wymienię środki stylistyczne, tak? Poznane środki, bo to nie znaczy, że my już wszystkie znamy. Te poznane. Potem powiedzieliście, że rozpoznacie je, jasne, bo nie wystarczy teoria, praktyka jest potrzebna. I
tutaj powiedzieliście, że ułożycie tekst. Niech będzie. Ułożę tekst zawierający środki stylistyczne. Czyli tak sobie zastosuję. Tak. Praktyka. Mamy problem z ręką i dlatego wyjątkowo Patrycja robi zdjęcia, a w domu przepisuje na komputerze. Dobrze, słuchajcie, czy wszystko jest dla Was zrozumiałe? Tak? Na pewno. Wspólnie ułożyliśmy cel i wspólnie ułożyliśmy na co bezu. Dobrze, to cieszę się, że rozumiecie. Słuchajcie, w takim razie zaczniemy od początku. Chciałabym, żebyście teraz w parze albo w trójce, bo tak jesteście usadzeni, porozmawiali na temat poznanych środków stylistycznych. To znaczy, jakie środki stylistyczne już znacie, i czym one się charakteryzują, po czym ktoś ma rozpoznać, że to jest dany środek stylistyczny. I na taką rozmowę w parze i przypomnienie macie na razie 2 minuty, dobrze? W parze lub w trójce, tak jak siedzicie. Proszę o taką rozmowę i przypomnienie. Epitety, zobaczcie. Nadawanie cechy. Jeszcze nie, a inny środek stylistyczny. Orzesk. Jasne. Ożywienie, uosobienie. No, ale jeszcze. Pamiętasz? Z czym ci się kojarzy? Typu stóp, łuk, szeleści. Czekaj. Tak, Aleksander? Przypominasz teraz sobie troszkę? Wyrazy dźwięku na stodowcze. A zajrzyj do notatek, czy nie masz gdzieś informacji na ten temat. Dokładnie. To proponuję, żebyście jeszcze przez chwilę zastanowili się, może ile razy znaleźli. Okej? Mati, to pewnie to co? Jeżeli to nie pamiętam, to zajrzyj do notatek. Na przykład widzę. Okej, dobrze, słuchajcie, zgodnie z moim zegarkiem, te 2 minuty minęły. No to teraz, co pamiętacie? Uwaga, kogo tutaj mamy? Maja. Maja, co udało Wam się ustalić? Apostrofa to się... Ale może głośniej, Maja. Tak, żebyśmy wszyscy słyszeli. Apostrofa to jest zwrot do kogoś czegoś? Apostrofa, zwrot do kogoś czegoś. Jeszcze jakiś środek stylistyczny? Poza apostrofą? Nie.
Podpowiadają. Porównanie. Porównanie. A czym charakteryzuje się porównanie? Do... No po czym nas poznamy porównanie? Czy coś... No. Czy coś nie słyszy? Bo nie słyszę. Zobacz, ja Ciebie nie słyszę, a co dopiero tutaj ta część klasy? Coś do czegoś porównamy? Jasne, coś do czegoś porównamy. Dobra, dalej słuchajcie. To mamy na razie dwa, apostrofa i porównanie. Słuchajcie uważnie, żeby ich nie powtarzać. Co jeszcze mamy? Ania. Oksymorony. Oksymoron. A czym charakteryzuje się oksymoron? Dzisiaj no, masz szczęście do tego oksymoronu. Mówiła mnie łza sucha, bo coś takiego. Jasne, dokładnie. Łza sucha, tak? Bo tu mamy wykluczenie. Łza nie może być sucha. Mhm. Jakiś jeszcze środek? Zmieniamy metafory? Nie było jeszcze metafory. No to na przykład metafora jak last wrong, jak wczoraj mówiliśmy. Mówiliśmy. Mhm. Jasne. Dobra. Przy okazji nam się pojawiło wczoraj akurat. Dalej. Mamy tutaj jeszcze Kingę. Mhm. Co jeszcze? Głośno. Onomatopeja. Mogę razy dźwięk na śladowce, czyli na przykład puk-puk. Puk-puk, okej. Słuchajcie, to jeszcze, jasne, to jeszcze. Kogo tutaj mamy? Oliwka Brząkała. No to przykład zdrobnienia i zgrubnienia. Zdrobnienia i zgrubnienia, świetnie. Słuchajcie, ja mam naprawdę prośbę, mówcie głośniej, bo ja ledwie Was słyszę. A macie rację, zdrobnienia i zgrubnienia. Czy coś jeszcze nie zostało wymienione? Natalia. Epitet. Epitet. A czym charakteryzuje się epitet? Na przykład mały stół. Mały stół. Dobrze. Justyna. Epifora i anafora. Okej. Okay. Epifora i anafora. No to teraz uwaga. Co to jest ta anafora? Momencik. Jasne, jak się powtarza na początku zdania to samo, to jest anafora, a epifora? Że na końcu zdania to samo. Na końcu zdania, tak? To, że jest na końcu zdania. Czy jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy? Helenka. Eufemizm. A co to jest eufemizm? Łagodzenie tonu wypowiedzi, że nie chcemy do kogoś powiedzieć czegoś tak wprost. Mhm. Na przykład zamiast śmierć powiemy wieczny sen. Jasne, zamiast śmierć. Nie tego, że nie posiada urody. Dobrze, jak jest brzydki, to nie posiada urody. Świetnie, słuchajcie. To po takim powtórzeniu, moi kochani, zobaczcie, bo my w ten sposób już jesteśmy w tym pierwszym kroku do osiągnięcia celu. Wy mieliście poznane środki stylistyczne, to pora teraz na to, żebyście je rozpoznali. I teraz słuchajcie, to jest ten element pracy, kiedy pracujecie już na chwilę obecną indywidualnie. Dostaniecie kartę pracy, macie tutaj wymienione różne środki stylistyczne. I wasze zadanie polega na tym, żeby przypisać je do odpowiednich kategorii. Kategorie macie już poniżej wymienione, tak? Czyli na przykład przenośnia, epitet, porównanie, apostrofa, anafora, eufemizm, oksymoron. Akurat o tym wszystkim przed chwileczką mówiliśmy. I damy sobie na wykonanie, słuchajcie, niezależnie tego zadania 5 minut. Po 5 minutach, to troszkę będziemy pod presją czasu, ale po 5 minutach wyświetlę Wam na tablicy poprawne odpowiedzi, a Wy dokonacie samooceny. Sprawdzicie sobie i zobaczycie, co udało się zrobić. Dobrze? Czy to jest jasne? Okej, okay, no to słuchajcie, rozdaję Wam kartę pracy. Dziękuję. Rozdajcie sobie. Pięć minut. Thank you.
Bardzo proszę teraz, żebyście dokonali samooceny, sprawdzili, ja wyświetlę wam poprawne odpowiedzi, czy udało wam się i jak udało wam się rozwiązać to zadanie. Czy to jest w miarę widoczne? Nie. To może umówmy się tak, że ja będę po prostu głośno czytała, dobra? Okej. No to mamy tak, przenośnia. Morze obietnic, miasto ze snu się budzi. Epitet. Stroma góra, wieczny uczeń. Porównanie. Potulny niczym baranek jest tego koloru, co liście lilii wodnych. Apostrofa. Gościu, siądź pod mym liściem. Wyraz dźwiękonaśladowczy, szumią i szeleszczą. Anafora. Tu macie z takim ukośnikiem. Marzę, by zostać, marzę, by być. Eufemizm, być przy kości. I oksymoron, niemy krzyk, suchy ocean. To są poprawne odpowiedzi. Ok, to teraz mam pytanie do was. Tak tylko, żeby się zorientować na chwilę obecną. Czy jest ktoś, komu udało się wykonać wszystko poprawnie, 100%. Okej, okay. Dwie osoby. Justyna też czy nie? Nie. Nie, czyli mamy dwie osoby. A kto zrobił, słuchajcie, kto ma tak mniej więcej 3-4 błędy? W tym przedziale jest. 3-4. Okej, okay, czyli połowa naszej grupy. No dobrze, słuchajcie, to zobaczymy. Dziękuję za tę część. Zobaczymy, jak poradzicie sobie dalej. Moi drodzy, to teraz zadanie w grupach, tak? Znacie już ten schemat, kiedy za chwileczkę każdy z was w grupie dostanie jedną bardzo ważną wiadomość, tak? Ona będzie dlatego istotna, że jak połączycie wszystkie wiadomości ze sobą, to na ich podstawie będziecie mogli wybrać odpowiedni fragment tekstu, w którym o który chodzi, tak? Na podstawie informacji. Czy rozumiecie? Dostaniecie, są trzy fragmenty tekstu i w tych kopertach, za chwileczkę wam położę na ławkach, proszę, żeby każdy wziął po jednej kartce i zastanówcie się w grupie, zbierzcie te wszystkie informacje i zastanówcie się, o który fragment tekstu chodzi. Dobrze? To zaczynamy. Dla was jest tak, ten fragment. I tutaj proszę, każdy bierze po, was jest czworo, ja w razie czego podejdę i pomogę przy jednym. Chyba, że Michał weźmiesz dwie informacje i będzie dobrze. Przypominam też, że gdybyście mieli trudności, proszę sygnalizować to samo. Fragmenty, to musicie już współpracować i każdy bierze po jednej kartce z koperty. Fragmenty i po jednej kartce. Tutaj dokładnie to samo i każdy po jednej kartce, żeby rozpoznać, o który fragment chodzi. I tutaj też fragmenty i każdy po jednej kartce. Okej. Okay. Praca w grupie. I która grupa, słuchajcie, będzie gotowa? Proszę, żebyście usiedli wyprostowani i ja wtedy podejdę i sprawdzę, czy udało wam się poprawnie odnaleźć ten fragment. Dobrze? No, powinniście zapoznać się z tymi tekstami też. Albo położyć tak, albo położyć tak, żeby każdy widział po prostu ten tekst. Jak pole kwitnącym lnem, porównanie, zwrot do kogoś, podniosły nastrój, co dacie, co macie dalej. Nie może być na porę.
metafory, czyli się nie powtarza początek. Jest tutaj. Tutaj nie może być. Tutaj się nie powtarza. Tu się powtarza to w środku zdania. Tu się nie powtarza. Potem właśnie środku. Właśnie środku. Powiedzcie. Okej, a niech każdy przeczyta teraz po prostu swoją kartkę. No przeczytaj to. Ciszej. Porównanie. Anafora. Okej, to mamy tu metaforę i eufemizm. I nie ma w nim wyrazu twojego naśladowczego. Możecie podkreślić wyrazy twojego naśladowczego. Chcecie rozpoznać, o który fragment waszym zdaniem chodzi? Ten środkowy. A co na to wskazuje? Udowodnijcie to teraz. Podniosły nastrój, okej. Zwrot do kogoś. Mhm. I nie ma? Okej, nie ma anafory, w porządku. Dobrze rozwiązaliście. Słuchajcie, jest wydźwięk naśladowczy, a chyba ich nie ma. No ja ci nie dźwięku naśladowczych nie podkreślam, tylko swoje. Okej, czyli możemy po prostu te nie ma nigdy wydźwięk naśladowczych odłożyć. Jak to proszę bardzo, w nagrodę. Kolejny To, że to się powtarzało na początku wszystko. O, to czyli też są, tak? Tak, tyle masz anafora. Czyli tutaj też masz anafora. Czyli odpada trzeci. Czyli praktycznie w dwóch jest anafora. Tak, dwóch, ale tutaj nie ma. Czyli jak mu to podkreślimy? Tutaj podkreślimy. Właśnie po prostu tylko tak. No u mnie jest... Ja mam metaforę i według mnie to jest właśnie to mrzące na to. A tobie, Gabryś, się też zgadza? A tobie się zgadza? Jeszcze raz. A co masz? Ja mam, że nie ma w nim eufemizmów. Wiem. No to udowodnijcie, dlaczego to akurat ten fragment? No tutaj jest porównanie. Jest porównanie, dobrze. Inny z tych nie ma. Mhm, jasne. Czyli to znaczy, że prowadzę podniosły nastrój. Okej, jest podniosły nastrój, zgadzam się. Mhm, jak jeszcze mieliście podpowiedzi? Nie ma w nim anafora. Apostrofa jest. Jest apostrofa, świetnie. Nie ma anafory. I nie ma anafory, jasne, dobrze. Okej, coś poza tym? Nie. Dobra. W porządku. Już skończyliście? Szybko pracujecie. No to teraz w tym fragmencie które? Środkowy. Dlaczego? Powtarza się, mam epitety. Mhm. Tam było porównanie. Jest. Mhm. To jest wszystko, co było tu właśnie w tym środkowym. W tym środkowym, jasne. Tutaj nie ma porównania, a tutaj się nie powtarza. Jasne, dobrze. Super. To już mamy, tu mamy. Zorientuję się. Tutaj? Udało wam się? Tak, to jest drugi. Bo... Drugi. Dlaczego? Udowodnijcie. Tutaj nie ma tych. Tutaj były te, w sensie, że te eufemizmy to były to, że łagodzenie tego określeń. Jasne. I że to jest tylko jedyny wiersz z tym. Znaczy, może tutaj jeszcze jest, ale tu nie ma tego, jak to się nazywało, anafory, jasne. I tu nie ma anafor. Dobrze. To wszystko jest drugie. Tutaj są. Sprawdziliśmy tu anafory. Anafory są. Tutaj jest no właśnie dwoje dziam, Justyna. Dobrze. I tutaj jest też ta... Nie. Są eufemizmy. Eufemizmy. Dobra, tu też się udało. Okej. Gotowa grupa? To jeszcze do was podejdę. Który fragment waszym zdaniem? Drugi. No to udowodnijcie mi, że chodzi o drugi fragment. Nie ma tam wyrazu dźwięku naśladowczych. Co dalej? Są porównania. Uliczne porównania. Jakie macie jeszcze? Jest metafora, jasne. I zawiera epitety. Okej. W porządku. Co
jeszcze do tej grupy. Udało wam się, bo czas nam się kończy, odnaleźć fragment. Który fragment? Trzeci. Dlaczego trzeci? Udowodnijcie. Przede wszystkim nie ma w nim porównania, co, jak w całej reszcie. Mhm, okej, okay, nie ma. Nie ma wyrazów dźwiękonaśladowczych. Nie ma tam wyrazów, zgadza się, dźwiękonaśladowczy. Okej. Okay. Jest pewna przenośnia. Jest przenośnie, jasne. Jest oksymoron. Na przykład sucha woda. Sucha woda, tak. Która z tych informacji, słuchajcie, zadecydowała, w zasadzie była decydująca, że wybraliście, przepraszam, ten wiersz, ten fragment? Nie ma porównania. Mhm, bo w pozostałych rzeczywiście był. Dobrze, dzięki. No to słuchajcie, wszystkie grupy uporały się z tym zadaniem, dobrze rozpoznały fragment, o które chodziło. Tutaj udało się grupie w ogóle bardzo szybciutko, sprawnie zrobić dwa ćwiczenia. To moi kochani, rozpoznaliście te środki, rozpoznaliście też fragment, o który chodzi, to przejdziemy teraz do pracy twórczej. Tak? Za chwileczkę i będziecie ją wykonywać już całkowicie jako grupa. Tak? Za chwileczkę dostaniecie kartki i polecenie jest takie, żebyście utworzyli własny tekst. Może to być wiersz. Pamiętajcie, że wiersze nie muszą się rymować, a może to być po prostu fragment opowiadania jakiegoś, króciutki fragment, nie całość, bo nie zdążymy całości, ale uwaga, jest jeden ważny warunek i dostaniecie to na kartkach w waszym nacobezu. Muszą się w tym waszym tekście znaleźć co najmniej cztery różne środki stylistyczne, tak? I po drugie, trzeba też zadbać o to, żeby to użycie tych środków stylistycznych było świadome i podyktowane logiką tekstu. On musi być jednak spójny i logiczny. I zadbajcie też o to, ponieważ będziemy jeszcze na tym pracować, żeby ten tekst został zapisany czytelnie. Tak? Także rozdaję wam kartki i do dzieła twórcy. Tu macie na co bezu kartkę. Ustalcie. Proszę bardzo. To samo. Słuchajcie, to musi być króciutkie, więc ze względu na czas dajmy sobie po prostu 5 minut. Dobrze? Ustawię czas 5 minut. Zaproponuj coś Patrycji również, dobrze? Mamy tu zadanie. Musimy napisać jakiś dowolny tekst, znaczy o tym naszym charakterze. Wiersz, fabuła, różne opowiadania, które zawiera środki stylistyczne. Co najmniej cztery. Tak. To pisze, okej? Dobrze. Moment. Może tak, patrzyłam. A to chyba będzie bardziej porównanie, no. Jeżeli nabierzesz księżyc, musiał się jak szklany kula, czy coś takiego. To porównanie, może być też. Może patrzyłam, albo patrzyłam. Patrzyłam. Dowiedziała się, że jej mama zapadła w wieczny sen. No. Okay. Może na niebie bardziej niczym. Na niebie niczym. Wciąż. Marne imitacje słońca. No, może być, naprawdę słowo. Ok,
tym mamy porównanie. Natomiast ja siedziałam na czarnym kocu, to będzie epitet. Epitet będzie czarny koc. Może na dachu? No to na czarnym dachu. Musi być określenie jakim. To wtedy będzie epitet. Z moim czarnym kotem może. Z jakim czarnym kotem? Dziękuję. Tak, siedziałam. Musi być rozbudowane, bo szkoda tracić czasu. Po prostu zbierzcie swoje pomysły i krótkie teksty ułożyć z tymi środkami stylistycznymi. A nawet jeżeli czasem nie wiem, od czego zacząć, to wiecie, co pomaga? Pierwsze zdanie takie. Nie wiem, od czego zacząć. I potem idzie. Dlaczego nie wiem, od czego zacząć? W ten sposób spróbujcie. Przynajmniej. Słuchajcie, jakieś 2,5 minuty mamy. Może porównanie jeść pan wygląda jak ocean. Czemu? No bo jak pan skazał na łzami. Może muszę tego ze śmiercią. Właśnie myślałam o wiecznym śnie. Ale to na końcu. Będę mną rozciągało się może asfaltu. To przestajesz. Ale jest właśnie. Ale to ma sens. Tak, to ma sens. No, spoko i użyjemy na końcu właśnie o tym śnie. Tak, tak, tak. Będzie dobrze. Ulicami. I myślałam o wiecznym śnie. Ale najpierw zobaczyłam, że bym go przechodniał na pasiach potrącę samochód i... Nie, no to ja już myślałam, że czymś nie będziemy moja, prosić, moja głowa, znaczy moje myśli... Zaprzątał wieczny sen. Zaprzątała myśl o wiecznym śnie ludzi. Moją głowę zaprzątała myśl o wiecznym śnie. Okej, okay, tak, o, to jest, tak. Będzie bardzo ładnie. Muszę tam zabierać to anaforę? Co to jest anafora? Czyli to powtarza się na porządku. Na przykład ten mucha, to tam dalej mucha, co zabierasz? Mucha, to żyje. Anafora. Cześć. Tak myślę, że było bardzo długie niebo i wtedy już mamy. Było sobie. No bo jak było mucha, nie ma chęci. Ulubiona. Rybka. Rybka. Spójrz to na wcale. Okej. A ja teraz będzie mi przykro. Spójrz to. I koniec. Okej, słuchajcie, niestety czas nasz dobiegł końca. I teraz tak, wiem, że nie udało się stworzyć całości. Widzę, że zaczynacie dobrze się przy tym bawić, bo pojawia się uśmiech i to bardzo dobrze. Tak powinno właśnie być, tak? Natomiast kochani, żebyśmy nie zostali z takim poczuciem, że oj, napisaliśmy i no, co na razie z tym, to ja poproszę, uwaga, każdą grupkę o przeczytanie fragmentu, już nawet nie całości, będziemy po prostu to jeszcze kontynuować, ale o przeczytanie fragmentu, który udało wam się dotychczas napisać. Dobrze? Każda grupa będzie, po kolei. Chcecie zacząć? Proszę bardzo. Dobrze. Kiedy przemierzaliśmy suchego oceanu przez tworze, spotkaliśmy jak wół wielkiego potwora, co z lasu rąk wyszedł, był radośnie, a z każdą chwilą coraz głośniej i zwracał się do nas. Podróżnicy, informuję was o wiośnie. Świetnie. Udało wam się z tego, co już usłyszałam, nawet w tym krótkim fragmencie, zawrzeć wszystkie te, to znaczy cztery różne środki stylistyczne. Gratuluję. Dziękuję wam bardzo. Kolejna grupka. Tyle, ile macie. Spokojnie.
Opowiem krótką historię muchy Katarzyny. Była bardzo leniwa, nie ubierała się najładniej i nie dbała o siebie. Była bardzo leniwa, nie ubierała się najładniej i... Nie dbała o siebie. Nie dbała o siebie, tam się pojawia nie robiła też jeszcze, tak? No i jestem bardzo ciekawa, jaki będzie ciąg dalszy tego. Okej, dziękuję Wam bardzo. Proszę. Patrzyłam na... Ania, głośno. Patrzyłam na rogalikowaty księżyc... O, dzwonek. Nie, to dzwonek nas wiecie, były różne przerwy, więc spokojnie. Dobra, nie. Patrzyłem na rogalikowaty księżyc, noszący się na niebie niczym marna imitacja słońca. Siedziałem na dachu z blachu dachówki w towarzystwie mojego czarnego kota. Pode mną rozciągało się morze asfaltu zwane ulicami. Moje myśli zaprzątały jedynie wieczny sen, w którym niedawno udała się moja ulubiona rybka spuszczona w toalecie. Ojej, ale to zakończenie jest takie przykre. Natomiast rzeczywiście widzę, że w tak krótkim czasie też są cztery różne środki stylistyczne. Dziękuję. Tutaj poproszę. Usiadła na czerwonej ławce, a z jej oka wypłynęła sucha łza. Dowiedziała się, że jej mamusia zapadła w wieczny sen. Poczuła się jak osoba dźgnięta nożem w serce. Ojejku, to normalnie horror nam tutaj się... jakiś kryminał. Dobrze, poczekajcie. Jeszcze jedna grupa. Pewnego słonecznego dnia w małym miasteczku, jak wioska Smurfów, obudził się Ciamajda. Wstał, umył się i zasiadł na swoim małym, własnym krzesełku, by zjeść śniadanie. Okej, i mamy początek. Cieszę się bardzo, że wybraliście. Zobaczcie, w odróżnieniu do tej grupy poszliście w świat baśniowy, dziecięcy. Bardzo dobrze. Kochani, to nie wszystko. Ja, pamiętacie, po pierwszym zadaniu zapytałam, ilu osobom udało się bezbłędnie rozwiązać pierwszą część zadania, tak? Teraz przez chwilę pracowaliście w grupach, rozpoznawaliście i te fragmenty, i tworzyliście, więc jak spojrzę tutaj, to tak, udało się rozpoznać na pewno środki stylistyczne, świadczy o tym to drugie zadanie i teraz nawet, kiedy tworzyliście je, pojawiały się tak samo tu. Natomiast, moi drodzy, chciałabym, żeby każdy dokonał teraz takiego rachunku u siebie, na jakim poziomie, jak czujecie, na jakim poziomie jest Wasza wiedza, jeżeli chodzi o środki stylistyczne. Rozdałam Wam takie małe, niebieskie karteczki i teraz tutaj wywieszę na tablicy termometr. Jego skala to jest 1 do 5, a góra to już jest 6, tam gdzie jest uśmiech. I tak uczciwie, słuchajcie, jak określacie, na jakim poziomie w tym momencie jest Wasza wiedza dotycząca środków stylistycznych. Zastanówcie się i proszę podejść i tu na tym termometrze nam zaznaczyć. Będzie też to ważne ze względu na organizację kolejnej lekcji, tak, i ćwiczeń. Każdy bierze jedną karteczkę. Nie, niczego nie pisać, nie pisać. Każdy, jak uważacie, na jakim poziomie jest Wasza wiedza. Tutaj. Tutaj. No dobrze. Słuchajcie, dziękuję Wam za to. Patrząc na to, widzę, że już w tej chwili czujecie się coraz pewniej, bo tak naprawdę określiliście się tutaj między tym poziomem 3 i nawet mamy 6. Tak? 5, 6 jest tutaj, gdzie mamy uśmiech, bo to już jest tak, jak mamy skalę ocen, tak? 6 to już jest, ale bardzo dobrze, słuchajcie. Czyli mam nadzieję, że po dzisiejszych zajęciach, jeżeli była tu sytuacja taka, ojej, nic nie pamiętam, to jednak udało się coś przypomnieć. Mati? Dało radę? Tak? I na kolejnych zajęciach ta Wasza wiedza będzie utrwalona i będzie wzrastać. Dziękuję.